ładowarek do samochodów elektrycznych nigdy za dużo i ma jedna wkrótce pojawić się w naszym mieście. Tak, ona się pojawi tutaj niedaleko miejsca, w którym jesteśmy, natomiast jest problem z przyłączem energetycznym do tej ładowarki. Ona fizycznie będzie wybudowana, natomiast kwestia przyłącza jest po stronie operatora energetycznego, nie jest absolutnie niezależna od Urzędu Miasta, w związku z czym Wojewódzki Fundusz, który finansuje tą ładowarkę w takim programie 30 ładowarek na 30-lecie funduszu, zgodził się, że dokonać płatności w dwóch transzach. Pierwsza będzie za etap budowania fizycznego postawienia tej ładowarki, natomiast druga po podłączeniu energii do tej ładowarki i możliwości skorzystania z jej. A czy wiadomo już, kiedy pierwszy samochód będzie mógł się naładować w tym miejscu? No właśnie, to jest to, czego nie wiemy, ponieważ to jest ta kwestia niezależna od nas, czyli kwestia zależna od operatora energetycznego. Energa nie jest w stanie nam w tej chwili wykonać tego przyłącza, tak? Ono jest zapłacone, czekamy na swoją kolej. Zakładamy, że będzie to do końca pierwszego półrocza przyszłego roku.